Otóż witam Was wszystkich na pościgu i sobie zrobimy dzisiaj pościg. Pamiętacie, że to już będzie w sumie ostatni filmik z Pinewoodu, w sumie o 18 tam 30 albo 18 równej. Jeszcze będzie taki patrol, w sensie kontrola, bym powiedział. I niestety to już będzie ostatni pościg i wczoraj był ostatni stopam. A co tu tam się dzieje? Ja nie mogę, że mi się podpalił pociąg. Ewidentnie normalnie chamskie sytuacje. Ja nie mogę. To normalnie podpalił. Ja tego nie rozumiem. Ewidentnie, przecież nawet nie da się jeździć na pociągu. Ewidentnie. Pamiętacie, że ja mam jakby OP Wayfons i mogę ich tak zabić łatwo, więc no. Ale inni też, więc na razie nie chciałbym ich zabijać. Ale w ogóle, tak naprawdę chciałbym wam powiedzieć, że natrafiłem się na rzadki event, ale chyba nie dostałem odznaku. Nie dostałem odznaku. I tak, słuchajcie. Trafiłem na taki magma. No co ty, babo, robisz? Co ty odwalasz? Co ty odwalasz? Dobra. Okej, zabiliśmy osobę, która podpala pociągi. No ponieważ to nie jest zgodny z przepisami. Tylko nie wiem, czy jakiegoś prosta zabiłem, ale... Aha, chyba on sobie wyszedł z gry, dobra. Okej, on sobie pomyślał, że jestem niby prosem, ale nigdy tutaj mnie się nie pokonywuje, prawda? Oczywiście ja zabijam ludzi, ci co nie przestrzegają przepisów, a ta baba mi podpaliła pociąg. Więc no nieładnie, a tam co się dzieje? Coż to za wypadek? Jezus Maria! Kolejny podpalacz, ewidentnie! Co tam się dzieje? Jeszcze tam jakaś grupka osób jest. Aha! No super! Superowo! Normalnie, ewidentnie teraz nie da się usunąć. To normalnie tak jeździ! Ja nie rozumiem. A co to za wielgaśna grupa osób? Cóż to tam się dzieje? Nie, ty, jakieś zdjęcia? Ja kurde nie należę teraz do zdjęć. Dobra, okej. W sumie to już jest ostatni pościg, więc no oczywiście to pamiętamy. No co ty robisz, debilu? Co ty robisz? I dlaczego ty mnie zabijasz? Debilu! Pojawiasz się dzisiaj na odcinku. Debil. Co ja mu zrobiłem, że on tak chce mnie zabić? Co ja mu zrobiłem? Normalnie... Normalnie jest największym debilem na Pinewoodzie. Ale dlaczego on chciał mnie zabić? Przecież ja nie chciałem do zdjęć. Przecież ja się nie pieprzyłem do zdjęć, prawda? A ten co mnie zabija? Debil. Walony. Walony debil. Poza tym to już jest mój ostatni dzień w pracy, więc już może jeszcze przedłużę sobie urlop. I wtedy będzie wszystko ok. Czasem będę odwiedzać Pinewood Computer Core, więc no to oczywiście też to pamiętamy. I pewnie zabiję kolejną osobę. Pewnie tak będzie zaś. I pewnie podpalą ten pociąg nuklearny. Ja nie rozumiem, co tam się dzieje. Dlaczego... Dlaczego on nie zabił? Bez powodu. Ewidentnie. Teraz pytanie, ile on teraz jeździ. Dobra, okej, na razie spoko jeździ. Ale on jest, on trochę wolno jeździ, więc... Ale dobra, okej, okay, dobra, pojechaliśmy sobie w prawo. Ja nie rozumiem, dlaczego ta grupka osób, jeden z nich chciał mnie zabić. Dlaczego on mnie zabija? Przecież ja mu nic nie zrobiłem. Tak samo tej dużej grupce osób. Jakbym coś już zrobił, jakby im coś zrobił albo zabił jeden z nich, to już by czym prędzej mnie zabili. I tyle. No, to za debile. Ale dobra, nie przejmujmy się takimi debilami. Więc no. Pamiętamy. Dobra, tutaj nic nie jedzie. Dobra, możemy się wpieprzyć. Oczywiście będziemy tak. Oczywiście. A przypadkiem. Aha. Myślę, że jest taki event. Bo może, że są takie eventy, prawda? Ale dlaczego oni musieli mnie zabić? Przecież ja im nic nie zrobiłem. Debile, ewidentnie. No,
Zaraz stówkę sobie pojedziemy. Co tam się dzieje? Jezus Maria, co tam się dzieje? No, muszę się wycofać. Jestem zmuszony. Dobra, jedźmy już w sumie. Pamiętacie, że osoby, które mnie zabiły albo próbowały mnie zabić... Co ty, gościu, wchodzisz mi na tory? Chcesz, żebym cię przejechał? Sekunda. Czy on, kurde, wykracza swoją prędkość? Zaraz to zobaczymy. Dobra, okej. Dobra, może... No i co ty robisz, gościu? Co on odwala? Dlaczego go se wchodzi na tory? Ewidentnie! Debil. Wchodzi na tory, bo musiałbym nawet nazwać ich debilem. One sami widzicie, co tutaj się dzieje. Noż, kurde! Jeszcze UFO to będzie blokowało. Dobra, chociaż teraz nie blokuje. No i co ty, gość, odwalasz? Dobra, debil, z niego nie będziemy wchodzić przez jakby... Dobra, może jeszcze raz wejdziemy i już. Ja nie będę... Nie, nie będę się bawić z tym debilem, kidosem walonym. Dobra, okej. No. Czy ten gość mnie teraz naśladuje? Nara, chodź, to jest twój pociąg. No ja cię, wchodzisz czy nie? Dobra, okej. Dobra, możemy sobie pojechać? Co ty jeszcze chcesz mi się tu wpieprzyć? Ewidentnie. On chyba w celach wybuchu chce to zrobić, więc pojadę jak najszybciej. Ja nie pozwolę mu tak. Nie pozwolę, żeby tutaj był wybuch. On chyba chce zrobić w celach wybuchu. No, muszę wszystko muszę szybko spieprzać. No. Spieprzać to nie jest przekleństwo jakby co. To no. Spieprzać no to pieprz, no to wiadomo. Dobra, niech spada na drzewo ten, kurde, jak wybucher. Nie wiem, jakbym to nazwał. Ale jak będę cichy, no to czyjś, jak po prostu będę ciszej, no to wiadomo, że ja, kurde, się skupię na czymś, prawda? Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Ewidentnie! Co tam się dzieje? Ewidentnie. Dobra, okej. No i co, zostawia się tak pociąg? Bez kierowcy, bombowcy? Kolejny nam debil się przytrafił. Oczywiście, przepraszam, że nazywam ich debilem, prawda? Dobra, okej. Tą broń będziemy używać, gdy ludzie nie będą przestrzegać przepisów, więc... Ja nie wiem, po co ja wożę graczy, ale to nie jest... On jest Pinewood member. Więc to nie jest żadne security. Co tam się dzieje? Ewidentnie. Co tam się dzieje? Dlaczego ten wypadek nie jest usunięty? No super, jeszcze kolejny pociąg bez kierowcy, bombowcy. Ewidentnie. Ja nie rozumiem takich ludzi. Ja się zachowuję jakbym naprawdę, jakby ludzie by robiły na beki. Że niby oni tam nie przestrzegają przepisów, a ja kurde ja... No co ty robisz, gościu? Ja tak chyba zrobiłem, nie? I w sumie już zrobiłem, tak. Bo w sumie, no, widzicie jakie mam reakcję. Boże, co tam się dzieje? Jezus Maria! Jezus Maria, co tam się stało? Dlaczego wy podpalacie pociągi nuklearne? Noż kurde!
Dlaczego wy tu podpalacie? Dobra, okej, usuwamy pociąg. Ponieważ on nie chciał wyjść, więc no, zabiliśmy go. Dobra, okej. Natomiast pojedziemy teraz pociągiem dostawczym. Dobra, okej, jeszcze tak z dwie przejażdżki i koniec ostatecznego odcinka. Dobra. No niestety już bym musiał się pożegnać w tym roku z Pinewoodem Computer Core. Prawda? Oczywiście, dobra, oczywiście tak, nic wam nie zdradzę, bo ja już mam swoje plany. Dobra, myślałem, że ten chciał mi wjechać w przód pociągu i chciał mi wykoleić. Dobra, no spokojnie sobie możemy jechać. Dobra, okej, na razie nic się tu nie dzieje. Dobra. Dobra, na razie spoko, na razie spoko, możemy sobie jeździć. No, tu kulanta nie ma, więc musimy dowieźć. Dobra, okej, nagrywa się, dobrze. Dobra, okej, na razie sobie możemy jechać na spokojnie. I może jeszcze tak z dwie przejażdżki, albo jedna. Co tam się dzieje? Jezus! Co wy tam se stoicie? Chociaż to nie jego wina. Chociaż to nie jego wina. Ale co tu pociąg se stoi? Boże. Co tam odwala? Co tam się odwala w ogóle? Znowu jakiś evencik. Dobra, usuwamy pociąg. Nie ma tutaj sensu, żeby tu stał. Dobra, polecimy sobie najbardziej jetpackiem. No co ty robisz, jeźdźże! Nie umiesz jeździć, klikasz start i już. Nawet widziałem, że on się wycofywał. Wycofywał, no. Dobra, okej. Czyby ktoś nie jechał? Dobra, okej. Okej, nic tu na razie nie jedzie. No ten się mógł pieprzyć, no, ponieważ no. Dobra, okej, na razie nie będziemy... Dobra, niestety musimy zabić tą osóbkę. W sumie teraz on miał pierwszeństwo, więc no. Więc chciałbym tylko was poinformować. O, akurat trafiłem. Halo, co tutaj się dzieje? Ja chcę wsiąść na pociąg. Dobra, okej. Dobra, okej. Możemy sobie pojechać na spokojnie. Jeszcze tak z jedna przejażdżka i koniec odcinka. No znowu tam kolejny se stoi. Tutaj sobie zostawię pociąg, ponieważ no może on mi zabrać. Ty mi tutaj nawet nie próbuj zostawiać pociągu. Dobra, okej. Tylko szybko będziemy musieli jechać. Dobra, okej, zdążymy. Ale nie wiem, po co oni tam torują, znaczy może korkują jakby ruch pociągu. Dobra, okej. Coś się tu stało, jest to niebezpieczne. Ale Walgor, dlaczego ty se zostawiasz pociąg? Ewidentnie. Widzę, że coś się stało z ten reaktor korem. Set grał neutral. Nie ma czegoś takiego jak neutral, niestety. No. Ale jest za to chyba set grow member? Coś takiego. Co tam się dzieje? No, chociaż to była ostatnia przejażdżka, ale co tam se zostawiają pociągi? Oczywiście tu bez kierowcy bombowcy, no pięknie. A tutaj... Aha, to jest ten sam gościu, Iwagor. Ty mi tutaj nawet nie próbuj... już zostawiać pociągów. No i kolejne tutaj korkują pociągi tamte, prawda? Nie, ja mam plan, co zrobić. Ja już mam plan. Tylko, że może mi to zepsuć.
No raz zostawimy UFO, żeby on kurde tutaj nie wjeżdżał. Kurde, ale debil ze mnie. No chyba tak pojedzie se szybko i mi wywali UFO. No wiedziałem. Coż to się... Jezus Maria, co ty odwalasz? Oczywiście wykoczyłeś prędkość, więc no musiałem cię zabić. No i co se tu zostawiasz pociąg? Nieładnie. Nieładnie! No jedziesz czy nie? Gościu, czy mam po raz kolejny cię zabić? Dobra, natomiast sobie będziemy w UFO. No Jezus, co się dzieje z tym UFO-em? Jezus! Co ty robisz? Stopam jest polskie, więc no, ty mi tutaj nie kopiuj. Od Polanda. No co ty robisz? Zostaw mnie! Co ja ci zrobiłem? Poza tym jeszcze kopiuję od Polski, że niby to jest Topham. A pewnie on jest z Ameryki Północnej. No debilu, co ty zmieniasz se? No zostaw mnie! Co ty robisz? Ty też się pojawisz dzisiaj na odcinku. Czekajcie, zaraz napiszę do niego. Why you copy Poland? Aż on kopiuje Polskę. Poza tym stopam to jest po prostu polskie, a nie amerykańskie. Mówię ci, że to nie jest amerykańskie. Co za dureń. Muszę go nazwać nawet durniem. No. Dobra, otóż będzie. Stop. Czekajcie. Czekajcie, stop, ham, is Polish. Oczywiście mi jeszcze wszystko staguje, no jeszcze. Jeszcze mi wszystko tu zacenzurują. And why you copy this? Oczywiście sobie zobaczę kanał na jego, oczywiście sobie go zobaczę. A czemu nie? Pewnie, ale jak ma kanał, no to oczywiście, wiecie. Spojrzę sobie go. Dobra, otóż dzisiaj to był ostatni odcinek z Pinewoodu i dzisiaj się rozpoczyna sezon, jakby, no już poza Pinewoodem, prawda? I będziemy tak, jeździć do galerii, na przykład do Pinewoodu. Pamiętacie, że Pinewood to już będzie miasto? Więc będzie nam miasto, będzie mówić Pinewood, więc no nie będzie mówić Pinewood, tylko Pinewood na miasto i tyle. No i w sumie widzimy się w sumie już nie na następnym odcinku, tylko widzimy się już w sumie jutro. Pa.